Witam. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę wam, a raczej przedstawię moją opinię, dlaczego to Shikamaru powinien zostać Hokage, a nie Naruto. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że na pierwszy rzut oka na sam tytuł tego filmiku można od razu się domyślić, o czym będę tu mówił, co samo w sobie powinno już sugerować, że nie tylko ja tak myślę. Ogółem nie mam pojęcia, czemu przedtem klan Nara nie był Hokage, co powinno być oczywistością. Jasne, może i nie są w walce jacyś super, jednakże potrafią dostosować się do sytuacji w mgnieniu oka i zaplanować całą taktykę. Kolejną rzeczą jest to, że taki Naruto zazwyczaj pyta o radę Shikamaru, albo on sam coś mu proponuje, więc po co iść tą okrężną drogą i przekazywać sobie zdanie, gdzie i tak najprawdopodobniej siódmy posłucha swojego doradcy. Zresztą przedtem mówiłem o inteligencji tego klanu. Shikamaru w porównaniu do Naruto jest dużo, dużo, dużo inteligentniejszy i racjonalniejszy. Jest pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl, jeśli trzeba rozwiązać jakąś trudną sytuację i najpewniej z tą sytuacją by sobie poradził. W samym Naruto czy Naruto Shippuden Hokage wcale tak często nie walczyli, więc w tej kwestii Shikamaru byłby troszkę usprawiedliwiony, a nawet jeśli miałby już walczyć, to jego taktyka i techniki wiązania cieniem mogłyby wystarczyć. Tym bardziej, że jest to bardzo duży potencjał rozwinięcia ogółem klanu Nara, który jest ciekawy, a jednak niewiele technik jest nam pokazane. Oczywiście wiadomo, że twórcy zrobią co chcą i niestety już tak będzie, że główną fabułę będzie robił Naruto, jego syn, Sasuke, jego córka i Mitsuki, a postacie poboczne będą mocno niedoceniane. Zamiast zrobić coś z klanem Nara, robią 3 odcinki z Chouchou, no cóż mogę powiedzieć. To moje takie luźne przemyślenia na temat tego, co się obecnie dzieje w anime. Fajnie by było zobaczyć coś, co faktycznie by nas zaskoczyło i było czymś więcej niż przygodami Boruto i jego szajki. Jednak nie ma co się spodziewać takiego obrotu spraw. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co o tym myślicie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!